A no, dzień dobry, witam w sobotnie popołudnie. Słuchajcie, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się taka informacja, że trzy interwencje pszczelarskie, nabór wniosków został przedłużony do 24 kwietnia 2023 roku. Wejdziemy sobie tutaj i słuchajcie, okazuje się, że interwencje w sektorze pszczelarskim no, nie cieszą się wśród pszczelarzy wcale jakimś tam dużym zainteresowaniem. Tutaj mamy, to jest news z wczoraj, z 14. i zobaczcie, dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6, no powiedzmy 6,5 miliona złotych. To jest tak naprawdę tyle co nic, oni mają przeznaczone na te interwencje o wiele więcej pieniążków, później sobie tam sprawdzimy i, i wam pokażę dokładnie ile, no ale no, to... Malutko, malutko. Zobaczcie, tutaj na Twitterze znalazłem taki tweet z 12 kwietnia, no czyli parę dni temu, było 900 wniosków na kwotę 3,9 miliona. Czyli nawet się nie zbliżamy, słuchajcie, do tej granicy do tych pieniędzy, które oni tak naprawdę przeznaczyli. Jeżeli zejdziemy sobie tutaj niżej, klikniemy tutaj na ten rok pszczelarski 2023, zjedziemy na sam, sam, sam dół, to tutaj, słuchajcie, mamy... Hmm, Limit środków finansowych na całe interwencje te 3 to jest 47 milionów, a my mamy 6,5 miliona na razie tylko. Interwencje w sektorze pszczelarskim, czyli sprzęt, tak, przeznaczone jest 23 miliony, na wspieranie walki z warozą jest 14 milionów, a na leki matki odkłady, znaczy nie na tfu, na leki matki odkłady, na matki odkłady i pakiety 9 milionów 400, tak? Łącznie 47 milionów, a my się słuchajcie, nawet nie zbliżamy do tego. No, 6,6 miliona. Większość pszczelarzy, bo no, rozmawiałem z kilkoma pszczelarzami tutaj, powiedzmy, na sklepie pszczelarskim, który prowadzę, rozmawiamy o takich rzeczach, właśnie jak refundacje, no i część ludzi y, nie składała tych wniosków, bo nie była pewna, czy będzie, będą pełne refundacje, tak? Bo są takie zapisy, o których ja zresztą mówiłem na poprzednich filmach. Że no, pierwszeństwo będą mieli ci pszczelarze do 40 roku życia, tak? że oni dostaną pier w pierwszej kolejności refundację i pełną refundację, tak? a reszta pszczelarzy tych starszych będzie się musiała, że tak powiem, tym kawałkiem tortu, który zostanie, podzielić. No i się okazuje, że nikt się na ten torcik wcale nie rzuca, bo no, mówię, 6 i, i 6 miliona. To te środki tak naprawdę są niewykorzystane. Dlatego prawdopodobnie ten nabór został przedłużony o dodatkowy tydzień. Do 24 kwietnia można składać ten wniosek o, o przyznanie płatności. I słuchajcie, jeżeli się wstrzymywaliście, bo nie byliście pewni, czy, czy dostaniecie pełną refundację, czy nie, no to widać, że no raczej tak, raczej nawet te środki będą niewykorzystane, jeszcze zostaną. Więc, no, być może warto właśnie rozwinąć pasiekę, jakiś sprzęt kupić, sobie coś tam porobić, żeby to no, trochę lepiej było. Tak dodatkowo jeżeli zjedziemy sobie, słuchajcie, tutaj na sam dół, na ten rok pszczelarski to jest taki dokument, lista producentów matek pakietów i odkładów tak? ja wam na którymś filmiku ostatnim pokazywałem tę listę, tak? tam było jedno gospodarstwo pasieczne, dzisiaj słuchajcie, no już jest 20 gospodarstw, które będą sprzedawały matki, leki i odkłady z mojego województwa nie ma tutaj na razie ze Świętokrzyskiego nikogo No są już inne województwa powoli się pojawiają też takie znane nazwiska tutaj Mniej znane, no ale już jest jakiś wybór, tak. Yy, mamy jeszcze kwiecień, także wiecie, no do zakupu matek, yy, odkładów czy pakietów jeszcze jest sporo czasu, więc mam nadzieję, że tu się ta lista jeszcze yy, no, rozwinie i będzie tutaj więcej. Nie ma, nie ma tutaj jeszcze, właśnie, ludzi, od których ja mam będę w tym roku brał matki, ale mam nadzieję, że się pojawią. Więc jak widzicie, słuchajcie, no. Pieniążki są i no prawdopodobnie będą niewykorzystane, więc może warto sobie złożyć takie, taki wniosek o, o refundację, właśnie na sprzęt, czy nowe ule, czy nową miodarkę, może kremownicę, tak? No, warto, warto być może właśnie się rozwinąć i coś kupić. Tym bardziej, że, no, że kasa jest, a wiecie, jak nie dostaniemy my, to pójdzie gdzieś indziej, dadzą komuś innemu, nie? Wiadomo. No słuchajcie, miadarki odstojniki, dekrystalizatory, o, na przykład stoły do odsklepiania, suszarki, topiarki, kremownice, refraktometry, też bardzo fajny sprzęt. Nie drogi, a warto mieć w pasiec, jeżeli na macie miód rzepakowy, pozyskujecie, albo na przykład to te, tutaj warto mieć refraktometr, tak? O, wialnie do pyłku, wózki ręczne, ule i ich elementy to jest bardzo szerokie zagadnienie, tak? Kraty odgrodowe, inne izolatory ramkowe urządzeń do miatania pszczół, poławiacze pyłku, sprzęt do pierzgi wagi pasieczne, ramki kamery cyfrowe no jak widać jest tutaj szkoda trochę, że ta lista jest zamknięta, że nie można kupować tak naprawdę no, tego czego się chce, na przykład nie wiem, słoików, karmy na zimę ciasta, tak? to by było bardziej przydatne mi się wydaje, niż takie ogólne zamknięcie tej listy no bo tu je jest część rzeczy powiedzmy, które by się w pasiece być może przydały a ich tu nie ma i nie można ich zrefundować no ale cóż, także słuchajcie, krótki filmik. Byłem dzisiaj na Pasiece. Jeszcze z takich informacji, nie wiem jak tam u Was mija sezon. U nas w Świętokrzyskiem no, po prostu jest zimno, dzisiaj jest deszczowo. Taki, no, co chwileczkę taki malutki deszczyk przechodzi, i idzie dalej. Tak? Na pasiece mam tak mokro, że jak byliśmy dzisiaj y, sprawdzić ciasta, to wróciłem z przemoczonymi nogami, bo się zapadłem w błocie aż po kostki. Y, tak tam jest wszystko no, y, zamoknięte Bo tam mówię, na pasiece, którą mam pod lasem, jest glina pod spodem, pod, tym, pod tą taką warstwą ziemi, więc tam woda stoi i się prawie dzisiaj utopiłem. Ale słuchajcie, no co ważne, jeżeli macie taką pogodę, to kontrolujcie zapasy pokarmowe, bo ja byłem na pasiece i się okazało, bo zresztą pokazywałem wam tutaj na YouTubie, na filmie, w zeszłym tygodniu byłem tak i zmieniałem ciasta i tam naprawdę chyba dwie czy trzy rodziny tylko potrzebowały zmiany ciasta na świeże, bo już zjadły, a reszta jeszcze miały z zeszłego tygodnia. No to w tym tygodniu, słuchajcie, wszystkie, wszystkie już rodziny musiały dostać zmianę ciasta, bo torebki były puste. Już, już nie było, no ale to, tak właśnie jest. No jest zimno, u nas jest 12 stopni, powiedzmy 10 stopni, zależy. Rano było trochę zimniej, potem tak trochę cieplej się zrobiło, no ale jakby cały czas tak kropi deszcz, więc tych lotów nie ma. Mirabelki ładnie kwitną. Na TikToku pokazywałem moje mirabelki tutaj na podwórku. Piękne, białe, rozwinięte, kwiatów, po prostu tysiące. Łodygi tych, tych mirabelek dzikich są oblepione kwiatami. I ani jednej pszczoły na tym nie ma. Idzie, że tak powiem, to wszystko na zmarnowanie, no bo nie ma pogody, jest zimno. Niestety, no co zrobić? Takie życie. To już któryś rok właśnie z kolei jest taki, że, że ani z wierzby, ani właśnie z tych takich mirabelek, co się później zaczynają, nie ma nic, nie, nic po prostu. W zeszłym roku było tak samo, że było zimno, i te pszczoły tak no, polatały powiedzmy jeden dzień po tej mirabelce, tak? Po wierzbach tam też jeden, dwa dni, no ale to jest tak naprawdę no, na potrzeby rozwoju rodziny pszczelej. Tyle co nic, także wymieniliśmy dzisiaj ciasta. Wszystkie rodziny już dostały po, kilogram, po kilogramie ciasta. Bo trzeba brać pod uwagę, słuchajcie, no, że tak naprawdę w ulach, ja jeszcze nie zaglądałem, także nie wiem co mam w ulach, ale no, z doświadczenia wiem, że już będzie no, kilka ramek czerwiu. Niepełnych oczywiście takich, wiecie, desek od góry do dołu, jak na przykład w sezonie. No ale te kręgi takie będą już coraz większe yy, i wiecie, ta pszczoła się będzie wygryzała. No musi coś jeść, tak? Rodzina już jest no, coraz większa, coraz większa i jedzonko znika więc y, oczywiście w moich ulach, ja dalej powtarzam, że mam jeszcze zapas, to nie jest tak, że moje rodziny głodują już na pusto, te ule są lekkie i, i ja muszę dawać ciasto, żeby one nie padły z głodu, bo pokarm jest, mam jeszcze, no w większości uli, jak dzisiaj patrzyłem, to jeszcze jedna ramka skrajna, bo tak na TikToku wam opowiadałem, tam chyba, nie, nie pamiętam, czy na YouTubie, tu w którymś filmie mówiłem, w tym roku zimowałem ramki, zimowałem ramki, zimowałem pszczoły na 10 ramkach, tak, że one zimowały tak naprawdę na przykład na sześciu, siedmiu, ale ale tamta pozostała liczba do pełnego korpusu wisiała właśnie głównie po to, że yy, któryś rok z kolei nie ma pogody na to, żeby zaglądnąć do uli i dołożyć ramek. Teraz więc yy, zostawiłem im takie po prostu właśnie zapasy. Yy, no to muszę powiedzieć, że w większości rodzin pszczelich jeszcze ta jedna, ta dziesiąta ramka jest nieobsiadana jeszcze, że jest rzeczywiście pusta. Tam wisi pokarm z boku, yy, ale no w, w zeszłym tygodniu, jak kręciłem na YouTuba film to tam widać, że w niektórych ulach powiedzmy nawet były dwie albo trzy ramki nieobsiadane, tak? Że one siedziały na siedmiu, a trzy wisiały. No to muszę powiedzieć, że w tym tygodniu, dzisiaj już jak byliśmy sprawdzać, a tydzień był cały nielotny, nie było ani jednego dnia, żeby tak naprawdę pszczoły tak porządnie polatały, no to już większość rodzin zajmuje 8-9 ramek, że ta tylko jedna wisi. I ten pokarm prędzej czy później zniknie, no bo zużycie już teraz pokarmowe powiedzmy w kwietniu, w połowie kwietnia już jest naprawdę no duże. Trzeba na to uważać, Słuchajcie, i jeżeli dawaliście ciasto, żeby pszczoły już były tak troszeczkę głodne, i no, można powiedzieć, że już tak, ratowaliście je, tak? No to musicie uważać teraz, bo teraz jest naprawdę bardzo trudny czas. Przy takiej pogodzie pszczoły potrafią z głodu paść. I miałem taką sytuację właśnie w, w czwartek albo w środę, już nie pamiętam teraz dokładnie. Był tutaj jeden pan, który niedaleko tam z Starachowic mieszka, i tak właśnie rozmawialiśmy, bo przyjechał po ciasto. I mówił, że z 12 rodzin, 4 mu padły. I mówi tak, że właśnie dwa tygodnie temu normalnie, jeszcze taki cieplejszy dzień był, latały, wszystko było ok. Tam zaglądał, nie, nie robił przeglądów, tak? Ale zaglądał do uli, więc wszystkie pszczoły były. No i się okazało, właśnie, że teraz już ich nie ma. No, leżą na dennicy, powciskane w komórki. Głód, po prostu głód. I, i no, skończył się ten zapas, który, miał, który był na zimę. Zjadły wszystko to, a że no, są takie właśnie dni u nas, no mówię, zimne, albo deszczowe, albo i zimne, i deszczowe, wszystko naraz, tak, że te pszczoły nie latają, no to niestety no, trzeba brać pod uwagę, że ten zapas w WULU się prędzej czy później skończy. Więc albo ciasto, albo dostawiamy ramki jakieś, które powinniśmy mieć taki na zapas w, w pasie, gdzieś tam w, w tym, nie w pasiece, tylko w magazynku jakimś tam pasiecznym, w pracowni pasiecznej. No trzeba, trzeba myśleć o tym wcześniej. Takie ramki to oczywiście trzeba, wiecie, na jesieni rok wcześniej pomyśleć o tym. No, ale mówię, trzeba uważać, bo jeżeli. Oczywiście, jeżeli u was nie ma pogody, no bo są takie miejsca w kraju, gdzie tam ludzie na YouTubie pokazują filmiki, że obloty są pełne, tak, ładne, już jest tak naprawdę, można powiedzieć, sezon się u nich zaczął, jest słonecznie, pszczoły pyłku znoszą bardzo dużo, tak, na kropu i korzystają z tych pożytków, tak. No u nas, mówię, mirabelka jest cała, po prostu biała, możecie na moim TikToku zobaczyć, zapraszam, pszczelarz z Wąchocka, tak, tak jak tutaj kanał się nazywa, mój TikTok, i możecie zobaczyć, że Mirabelka jest piękna, jest po prostu kwiatów. No, gdyby była pogoda, to pszczoły miałyby takie używanie, że ło. Ale niestety ani jednej pszczoły nie ma, ani jednej pszczoły. Dobra, słuchajcie, rok pszczelarski 2023, tak, mamy przedłużony nabór, więc być może warto do 24 kwietnia wnioski będą przyjmowane. Warto się zastanowić, być może. Warto złożyć, bo tak jak mówię, prawdopodobnie no, jeżeli mamy teraz 6,5 miliona i tak, mamy 1274 wnioski, a jakby łącznie wszystkiego jest, no, pieniążków łącznie na wszystkie interwencje jest tak naprawdę 47 milionów, no to wychodzi na to, że będą jednak pełne refundacje, nie ma się co martwić, warto korzystać. I tyle. No i mam nadzieję, słuchajcie, że wiosna w końcu przyjdzie do Wąchowska i sezon się u nas zacznie, bo trochę żal mi się ogląda właśnie innych ludzi na, na, na YouTubie czy na TikToku, gdzie u nich pięknie już się sezon dawno zaczął, a u nas no, coś się rozpędzić nie może, więc mam nadzieję. No i co, słuchajcie, no widzimy się wkrótce i słyszymy. Miłego dnia.